Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować 5 banerów o tematyce wielkanocnej oraz poradniki, jak je zrobić. Mam nadzieję, że któryś z banerów wam się spodoba. Jeśli tak, to fajnie było, gdybyście zostawili suba, ponieważ wbiliśmy 100 subskrypcji. Lecimy po 200. Ogólnie w poprzednich filmach z tej serii dużo osób pytało się o wytwarzanie szablonów do banerów. Wszystkie craftingi i szablonów, których użyję w tym odcinku, będą na samym końcu filmu, więc jeżeli ktoś nie wie jeszcze, jak je zrobić, to na końcu filmu znajdzie ich wytwarzanie. A ja już wam nie przeszkadzam, zapraszam do oglądania. Cześć! Pierwszym banerem na naszej liście jest taki oto baner przedstawiający królika. Do jego wykonania będziemy potrzebowali biały sztandar, 3 białe barwniki, 2 jasno-niebieskie barwniki, 1 czarny barwnik i wzór kwiatu. Na początek wykonujemy czarną kropkę, potem biały wzór kwiatu, niebieski trójkąt od góry, biały X, niebieskie trójkątne obramowanie, i na koniec białym barwnikiem ząbki od dołu. Drugi baner także przedstawia królika, ale jest troszeczkę inny i nie przedstawia go całego, tylko jego głowę. Do tego baneru będziemy potrzebowali różowy sztandar, 3 różowe barwniki, 2 białe barwniki i wzór kwiatu. Na początek robimy biały wzór kwiatu, potem biały X, następnie różowe ząbkowane obramowanie, różowy prostokąt w lewym dolnym rogu i w prawym dolnym rogu. Następny banner to takie oto wielkanocne jajko. Do jego przygotowania będziemy potrzebowali żółty sztandar, 1 różowy barwnik i 1 jasno-niebieski barwnik. Oczywiście kombinacje kolorów są dowolne, ale do takiego jajka właśnie takie barwniki będą potrzebne. Na początek robimy różowe cegły na całym banerze. Następnie trójkąt przez cały baner w prawym górnym rogu oraz lewym górnym rogu. Potem jasno-niebieskie ząbkowane obramowanie i na koniec jasno-niebieski pasek przez środek. Następny baner przedstawia takiego tu kurczaka. Niestety do prezentacji musiałem wyłączyć shadery, bo działo się z nim coś dziwnego. Do jego przygotowania będziemy potrzebowali 1 żółty sztandar, czarny barwnik, wzór creepera, czerwony barwnik, 2 żółte barwniki, wzór kwiatu, pomarańczowy barwnik i różowy barwnik. Na początek robimy czarny wzór creepera. Potem czerwony poziomy pasek przez środek. Następnie żółty wzór kwiatu oraz żółty prostokąt na dole. Teraz pomarańczowy rąb, różowe kółko na środku,
i nasz baner gotowy. Moi drodzy, ostatnim banerem na dziś jest taki oto baner przedstawiający krzyż. Do jego wykonania będziemy potrzebowali biały sztandar, brązowy barwnik i dwa białe barwniki. Na początek brązowym barwnikiem robimy krzyż przez środek. Następnie białe obramowanie oraz biały prostokąt u góry. Moi drodzy, odpowiadając jeszcze na pytania wielu ludzi pytających się w komentarzach, jak wykonać te szablony na banery, na przykład wzór kwiatu, no to właśnie wam pokazuję. Do dzisiejszych banerów użyliśmy wzoru kwiatu oraz wzoru creepera. Wzór kwiatu jest bardzo prosty. Potrzebujemy jedną margaretkę i jeden papier. O wzór creepera no trzeba się jednak troszkę bardziej postarać, więc bo potrzebujemy aż głowy creepera oraz papieru. Tak otrzymujemy wzór. Głowy creepera nie pozyskuje się aż tak łatwo, ponieważ potrzebujemy dwóch creeperów i jednego. Jeden musi być naładowany, a jak go naładować, no musi w niego walnąć piorun. Ja to zasymuję komendą, ponieważ to, no, tutaj nie będę czekał na piorun. Ten naładowany musi wysadzić tego zwykłego creepera. Także proszę podejść, zwykły creeperze, a ty wybuchnij. I teraz właśnie otrzymujemy głowę creepera. Moi drodzy, to by było już na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że któryś z banerów wam się spodobał i użylibyście go w swoim własnym świecie minecraftowym. Jeżeli tak, to fajnie byście zostawili jakiś fajny komentarz i łapkę w górę. Będę wiedział, żeby robić następne filmy z tej serii. Oczywiście będą takie. Dziękuję wam za oglądanie do samego końca. No i co? Do zobaczenia. Cześć.